Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem już pod siłownią, będę za chwileczkę chodził do środka, Juny odwieziona do przedszkola. Dzisiaj strasznie nie chciała wstać, ale w sensie, że spała strasznie długo. Na poły śpiącą jeszcze ją ubrałem w strój, przemyliśmy buzię, rozczesałem jej włoski i śmignęła do przedszkola. Jeszcze dwa dni chodzenia, środa, czwartek i później piątek wolny. A w czwartek mają takie obchody chińskiego Nowego Roku w przedszkolu. Przyszło jakieś memo z tym, co należy przygotować. Jakieś tradycyjne chińskie stroje, no nie mam zielonego pojęcia tradycyjnych chińskich strojów, więc tego nie przygotuję. Ale żeby przynieść jakieś chińskie jedzenie do dzielenia się, żeby dzieci miały stół zastawiony i żeby mogły mieć taką noworoczną chińską ucztę. Spoko, to można akurat załatwić, bo to można kupić, także jest plus. Nie byłem na siłowni chyba 4 dni. 4 dni przerwy, ale to wynikało z tego, to się chyba nazywa przepalenie mięśni. Ja zbyt intensywnie ćwiczyłem i w którymś momencie straciłem tą radochę z ćwiczenia, a dwa, chodziłem cały czas ze zmęczonymi tymi rękami, zmęczonymi ciałem. Dałem sobie te 4 dni spokoju. Poza tym zmieniam teraz ten tryb, będę chodził w tej chwili na siłownię 3 razy w tygodniu, przynajmniej przez jakiś czas i zobaczę, jak to będzie się dalej kleiło. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, kochani, zapraszam was do oglądania, a ja już wbijam na siłkę. Już po ćwiczeniach na siłce. Teraz szczęśliwie jest basen już czynny, także się mówi. Wybieram jeszcze na basen trochę łapiony, bo się tak intensywnie było. 4 dni przerwy, nawet fajnie wchodziło to wszystko. Znowu już wraca przyjemność z tego zmęczenia takiego. Aż muszę zmienić rękę do trzymania kamery. No, w każdym razie idę teraz zrobić parę długości na basenie. Jadę szybko na śniadanie, później na Kmerski, bo dzisiaj Kmerski o 10 dopiero. Podjadę do restauracji na rogu, zobaczę, czy mają jeszcze ryż z wieprzowiną. Jak mają, to zjem, a jak nie, to sobie pojadę, zjem coś w domu. Coś tam w lodówce jest. Jak jest dżuny, to i jedzenie w lodówce jest. A później, no właśnie, a później Kmerski. Tak, dzisiaj trochę później. Zresztą jutro tak samo mam na 10, więc będę miał ten dzień troszkę inaczej ułożony. Nie mówię, że gorzej, nie mówię, że lepiej. Inaczej po prostu. A to już jak będę sobie na spokojnie usiądę, zejdę z motoru, to jeszcze temat, o który parę osób się pytało, czyli co się dzieje z maczkami. Zaraz o tym pogadamy. A okazało się, że jest ryż, także zamówiłem sobie. Usiadłem i czekam. No właśnie, co się dzieje z maczkami? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że trzeci dzień mam taki mocno utrudniony kontakt. Wręcz powiedziałbym, że prawie, że brak kontaktu. Na moje próby komunikacji takie zdawkowe jakieś odpowiedzi dostawałem. Myślę, że podejrzewam, że są po prostu już myślami przy przeprowadzce. Przygotowują się do opuszczenia Kambodży, opuszczenia Azji i podobnego powrotu na łono europejskie. Myślę, że tam to już im zaprząta głowę. Dlatego już tutaj się jakby trochę odcinają od tego wszystkiego, co jest tutaj. Ale to jest moje przez takie podejrzenia, no. To nie wiem jakby. W każdym razie to faktycznie już to już jest jakby kolejny dzień, kiedy nie miałem z nimi kontaktu, nie widziałem się z nimi. No nie, jakby rozumiem, gdybym ja miał teraz zostawiać moje życie całe tutaj i przenosić się do Europy, to już bym też był pewnie myślami gdzie indziej. A niekoniecznie skory do tego, żeby tutaj dalej bawić się wśród znajomych. No dobra, ale to jak chcecie wiedzieć więcej, to myślę, że najlepiej zwrócić się po prostu z pytaniem. A ja jak zjem, to się szykuję na dalszy ciąg dnia. Przywiozłem jedzenie kurakom. Siwa sobie wysiaduje jajka. Glut gdzieś tutaj był. W krzakach siedzi, a czarna? Nie widać czarnej teraz znowu. Ja tylko... Cześć, glut. Czarna też jest? A jest, czarna też tam jest. Gwoli wyjaśnienia tym osobom, które przeoczyły pewien fakt. Ten teren, czyli tak zwany Kurnikowo, nie jest już moim terenem. Nie jest terenem podległym mi. Zrezygnowałem z jego wynajmu. Stąd też ani ścisłe zamykanie, ani nic nie leży w mojej gestii. A wręcz nie jest, no nie jest moim przywilejem. Kury, które tu zostały, ja próbowałem oddać parokrotnie kilku osobom. To było nawet tak, że okej. Okay. Patrzcie, to znalazłem. Pieniądze jakieś. Że okej, okay, ale to weź spakuje, przywieź coś tam. O nie. Jedyny warunek jest taki, że sobie przyjedziesz, człecze, zabierzesz je. To są twoje.
No i jakoś tak się stało, że ludzie rezygnowali. Zatem kuraki sobie żyją, ja je karmię, ja je poję, ale jakby zwróciłem im wolność w pewnym sensie. No jakby nie mam poczucia przynależności, w sensie one sobie mogą zrobić co chcą. Są dzikie po prostu, no. To są kury. Karmione, pojone, ale no, nie moje już tak, że się tak wyrażam. Wprawdzie mam pewne poczucie obowiązku wobec nich, dlatego też właśnie głodne nie chodzą, spragnione nie chodzą, ale zresztą dzisiaj się odezwam jeszcze do jednej osoby, która być może przyjedzie i je zabierze. To już będzie wtedy sprawa domknięta. No, to ja już w domku szybko się przebieram i lecę. Dzisiaj rano zapowiadało się na to, że będzie troszkę chłodniej. Powiedziałbym, że w porównaniu z tym, co ostatnimi czasy doświadczaliśmy, to nawet rześko było. Nie to, żebym się jakoś specjalnie przyziębił, ale było tak nawet przyjemnie. Jak się jechało motorem, to rano to tak było ok. No ale wróciło wszystko do normy sprzed kilku dni, znaczy norma od kilku dni. Jest nieprzyzwoicie gorąco. Dzisiaj troszkę wieje, jest taki lekki ruch powietrza, więc jest tak w miarę ok. Ale człowiek poci się niemiłosiernie po prostu. Dzisiaj trzy razy już włamrałem prysznic, że byłem na basenie, ale to już na bajka. No jest tak strasznie, strasznie gorąco. Dobrze, ja jestem już przed lekcją, znaczy na miejscu przed lekcją. Ja robię szybką powtórkę. Powtórkę z rozrywki. Muszę przyswoić sobie. Są trzy rodzaje how, czyli jak w trzech różnych sytuacjach używa się innego zwrotu. Znaczącego jak w naszym tłumaczeniu, ale w zależności od sytuacji trzeba użyć innego. Na przykład robię na albo jen ma używamy, kiedy mamy coś do zrobienia. Tamat używamy, kiedy chcemy coś powiedzieć, ale nie bardzo jeszcze wiem co. A maddae to na przykład, kiedy pytamy się o pogodę. I dał temat właśnie taki przykład. Akasatiet to jest pogoda, bardzo na czasie zresztą temat ostatnimi dniami. Akasatiet niech maddae, czyli jaka jest dzisiaj pogoda. W takim wolnym tłumaczeniu to jest pogoda dzisiaj jaka. Tak to jest bezpośrednio. No i można było odpowiedzieć na przykład atsaugdau, czyli nie tak gorąco wcale, ale to nieprawda. Bo to tutaj niech gdał na. Bardzo gorąco. No, to teraz sobie szybciutko to wszystko poprzyswajam jeszcze raz. Za moment zaczynam lekcję. Do zobaczenia. Nie wiem, czy to zobaczycie. Tam na środku chodnika leży wróbelek mały. Przed chwilą były dwa. Dosłownie to powiedzenie spijać sobie z dzióbków, no to dosłownie to tak wyglądało. On biegnie, coś tam zbierał i jej przynosił. Ona się mości, znaczy zakładam, że tak jest, że to jest ona, kobieta, a to był facet. On się tak stara o jej względy. Tu coś jej przyniósł i do dzióbka, tu coś przyniósł i do dzióbka. Potańczył wokół niej, potańczył, no i właściwie odleciał przed chwilą, jak wyciągnąłem kamerę. Nie wiem, czy się przestraszył kamery, nie chce występować, czy poleciał po jakiejś dobroci dla niej. A ona sobie tam się rozmościła na środku. Nie stoi, tylko taka usadziła się i czeka. Ona jest w tej chwili w zalotach. A koleś w galotach zniknął. No, chciałem wam pokazać, jak to ślicznie wygląda, jak to słodko wygląda, ale skoro kawaler uciekł, no to nie bardzo jest to pokazywać. No cóż, kawaler do wróbelkowej nie wrócił, za to ja muszę się już przenieść do stolika, przy którym będzie nauka. A może tej wróbelkowej coś się stało, że ona nie może polecieć stąd, czy coś? Wróbelkowa wszystko, a nie, może polecieć wróbelkowa, wszystko dobrze, to ja już przepraszam, nie przeszkadzam. Już przeszkodziłem wam, nie przeszkadzam. Ham skończony ze mnie. Dobra, bo jest za minutę, to idę się umościć przy stoliku naukowym, gdzie lekcje trwają. Coraz więcej turystów, co się objawia również ruchem w biznesie pożyczalniowym. Skutery idą jak woda. Ja chcę oddać wreszcie, co się odleczy, to nie ucieczy. Chcę oddać mój do takiego totalnego przeglądu i naprawienia różnych niedociągnięć, takich jak brak osłonki tutaj, jak stopiony plastik. No i co najważniejszy silnik, no prawda, bo to są wszystko pierdoły. Najważniejszy silnik. No ale jako, że teraz jest dużo ludzi, to muszę chwilę poczekać sobie. Szczęśliwie
miałem co pić, napodliłem się, to już przed świąt chyba. A dopiero ludzi to przybędzie. Po koniec tego tygodnia, czyli tak jak mówiłem, od czwartku, a piątek to już totalnie, to zaczyna się chiński nowy rok. Będzie się działo. Wypożyczyłem klika czerwonego Mustanga. A jego zostawiłem. Nie wiadomo, no, kiedy będzie gotowy. Zrobić tam. Przede wszystkim musimy mieć czas, żeby to zrobić. Tam pewnie dużo roboty nie ma, ale jak będzie dzisiaj, to super, to chętnie się odmienię, bo wolę jeździć moim. Ale jak nie, to jutro też przeżyję. Czemu nie? No, zdecydowanie wolę jeździć jednak Dreamem. Chociaż ten akurat plus 5 do prędkości za kolor ma. Czerwony. Jak cegła. No ja w domu zanoszę zakupy i muszę wrzucić odcinek na studio kanał. Wywiad z Kasią dzisiaj będzie. Znaczy z punktu widzenia Państwa to wczoraj już jest. Od wczoraj na studio kanał. Wszystko udało się pozałatwiać w domu, zatem mogę z czystym sumieniem i z otwartą przyłbicą, jak zresztą, co widać na załączonym obrazku, ruszyć na miasto. Nie jestem głodny, ale już jest bardzo późno i niedługo będę musiał jechać po duny. Myślę sobie, że... A proszę, a tutaj panie to podjadą. Myślę sobie, że to jest właściwy moment na to, żeby teraz zjeść jakiś lunch, kupić coś na jutro dla żony również. I wchodzimy w popołudnie. Gorące popołudnie. Zmieniłem plan trochę. Nie jestem naprawdę głodny w tym momencie. Tak zjedzenie, rozsądek nakazuje, to takie trochę bez sensu. Jest tak gorąco po prostu, że jeść się nie chce. Zjem później. Zobaczę, może biorę dżuny najpierw i pojadę razem z nią coś zjeść, jak wczoraj, a może zjem coś, czyli odbiorę. No zobaczymy. Na razie jadę sobie. Jadę odwiedzić znajomego. Zapraszam ze mną. Zgadujcie, u kogo jestem. Zobaczcie, co ta robi wariatka tak. On atakuje wodę. Bierz ją, dobrze. Co ta woda robi? Dobrze. Daj ją życie. Dajcie żyć. Ja pokażę wam coś. Przed chwilą stanąłem po prostu jak wrytek. Mówię, no niemożliwe. Specjalnie dla Adama zrobili kalendarz, ale później zobaczyłem, że to ja się pomyliłem. Ale patrzę, 6 lutego i patrzę. Donaty? Donaty. A nie, Doroty. Którego? Dzisiaj jest Donaty. Nie, ale jest Doroty. A. Tylko spojrzałem stary. Donaty. Mówię, no nie wierzę. Trzeba zobaczyć, kiedy jest Donaty i zrobić wielki live. Na wielkiego live'a na Donaty. No, trzeba by zobaczyć. Ale już myślałem, mówię, nie, no chyba specjalnie wydrukowali mu to dla Adama. No i co tam? Słyszałem, że znamienitych gości masz. Śpi, no właśnie. Taki gość, co śpi. Teraz mi z tą Donatą zadał, będę musiał siedzieć i patrzeć. Bo jest takie imię Donata. To wpisać trzeba będzie w Google, to od razu wyrzuci. Jakby dzisiaj było Donaty, to rozumiem, że byłaby impreza. Live będzie i tak? No i bardzo dobrze. Słyszałem, że i tak jesteś, opuściłeś się i w tej chwili ktoś inny przejął prym, jeśli chodzi o robienie live'ów. No chyba Buminki częściej robią ode mnie, no. A? Ale ja też jakby swój tempo trzymam, nawet podkręciłem. To bardzo dobrze, chwalić się. A kto przyjechał do ciebie, możemy zdradzić? Tak, oczywiście Misza jest, śpi, bo był rano na tym, na Ankorwacie. Zaraz go wybudzimy. Nie, no nie ma co, wybudzimy. Nie, bo nawet było ustalone, że jak przyjedziesz, to obudzimy. Niech sobie pośpi, jak wstał tak wcześnie rano. No Misza, tak, Misza z autostopem na koniec świata. Jest, albo z jakąś grupą jest tutaj wycieczka objazdowa. No, ale się położył spać. A ja za pół godzinki muszę ruszać po dżunku. Ładnie, ale trzeba podlewać. Takie słońce szybko wykańcza zieleń. W sumie w ciągu dnia tak podlewać troszkę niebezpiecznie, no ale lepiej tak niż w ogóle. Teraz jest przy pracy.
rzadki widok. To National Geographic, takie nagrywanie zza krzaka. Ty mu powiedz Machajowi, że się w słońcu nie podlewa. Już mówiłem. Jeszcze raz tak podlewam, bo wiem, że wieczorem nie będę miał czasu, a trzeba podlać. A co ty wieczorem masz do roboty? Patrz pan. Przy pracy. Przy wodopoju i przy pracy w jednym momencie. Rzadki widok. Nie, no cześć, ty u mnie widok podlewania masz. Ciebie było słyszałem właśnie na ogół. Kochany, u mnie teraz to są ogrody Edenu. Opuszczam przyjazdy progi Adamczychy, gdzie sam, prawda, waszmości na Włościach podlewa trawkę dookoła. Również, żeby na wjeździe było ładnie. Adam, trzymaj się. Muszę jechać pomału. Do zobaczenia. Lecą. Widziałem, że chyba Stefan tam poleciał. Mam nadzieję, że za mną nie wytnie. Nie biegnij za mną. Spotkałem się z Maćkiem i Natalią, przyjechali, no zjedliśmy coś tam takiego drobnego na szybko, ale przyznam szczerze, że jestem niedojedzony, jestem głodny. Bo danie było z frytkami, a frytek nie jem, mało. No ale nie będę specjalnie teraz płakał i narzekał, najważniejsze jest to, żeby odebrać teraz dżunku. A odezwała się Kasia, pytając się, co robimy z dżuny, bo dziewczynki chciałyby gdzieś wyjść. No i prawdopodobnie pójdziemy znowuż tam, gdzie byliśmy wczoraj, na plac zabaw. Czekam właśnie na dżuny. Nigdzie jej nie widzę na razie jeszcze, ale pewnie się zaraz pojawi. Więc nie wiem, czy, bo w końcu nie dogadałem się, czy Maciek z Natalią też będą tam jechali, czy nie. No zobaczymy. Na razie dżuny. Dzisiaj kolejny dzień, jesteśmy tutaj na tym placu, ale muzyka już się wściekła. To wściekła się, po prostu nie da się normalnie. Jak nie tutaj, to zaraz tam nawala. Po prostu kociokwiku można dostać. W każdym razie dzisiaj jest tutaj Kasia z dziewczynkami. Także dżuny dla niej dużo lepsza zabawa. A i dla mnie taka chwila, że nie muszę jakby z nią być wszędzie, tylko ona sobie właśnie z dziewczynkami pobędzie. Także bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. To mówię, szkoda, że ta muzyka tak tutaj nawala, bo bym pokazał troszkę więcej. Tak chodzę pomiędzy jednym a drugim nagraniem, tak się w tej strefie zero staram się odnaleźć. No dobra, później może coś się uda jeszcze tam nagrać. Szukam, gdzie są dziewczyny. One cały czas przemieszczają się pomiędzy tymi pomieszczeniami, ale tu chyba są, już widzę. Tam siedzą. Ale i co robią? Siedzą i siedzą? Jaki to ma sens? Dżunku, ale ostrożnie tam! Jak chcesz zjeżdżać, to zjeżdżaj... O, cześć! To zjeżdżaj ze zjeżdżalni, nie po schodach! Ostrożnie, bąbelku! Wszystkie dziewczynki na różowo, tylko dżuny w stroju szkolnym. Tylko nie spadnij, dżuny! Nie spadnij! Odejdź! O, pięknie. O, pięknie. No szaleństwo, dobrze. SpongeBob! Dochodzi do wielu wypadków tutaj. Juny postanowiła jednak, że dzisiaj pojeździ. Tych stóp to ja jej nie doszoruję. Juny, staraj się trzymać stopy. Pokaż mi te nogi. Pokaż te nogi. Pokaż te stopy. Pokaż już w tej chwili, jak one wyglądają. To jest jakaś masakra. Tu trzymaj. Nie szoruj nimi. Matko jedna, ja tylko nie doszoruję już później. To słucham? Nie, 15 minut będziesz jeździła i ja odpalam zegarek w tym momencie. Powiedziałem ci. Albo ostatni raz, jak tutaj przychodzisz. Przyrzekam ci. Nie żartuję. Juny, ja nie żartuję. Drugi raz z rzędu się nie dam na to zrobić. Chodzę, szukam. W jedną, w drugą stronę. W tym pokoju są dziewczyny. Na wszystkich salkach, gdzie zjeżdżają. A te siedzą tu, w samym rogu, po ciemku. Huśtawka nie działa. Nie ma znaczenia. Tu siedzą. Proszę. Terrorystka mała. No pięknie. Lecą tam dalej. One są underground. Chowają się. Dżuny, ostrożnie. No dobra. Niech szaleją jeszcze. Niech się bawią. To jednak fajnie mieć znajomych do zabawy. Zupełnie inaczej. Człowiek spędza czas. Jakby mnie wsadzili do takiej karuzeli, to ja bym długo nie wytrzymał, na pewno.
Ale sposób na chłodzenie szybkie piwa? No jest, jakby nie było. Same czangi. Ja przyszedłem zapłacić, bo zamówiłem tutaj dzisiaj dwie sałatki. Poklahong, czyli sałatka z papai. I no myślałem, że zamawiam co innego, a okazało się, że ostatecznie to było Morning Glory po prostu smażone, ale trudno. Tak człowiek udało się to zjeść. I teraz czekam na kogoś z obsługi, prawda, żeby uiścić rachunek. Przejąłem muzykę tutaj w lokalu. Na chwilę, oczywiście zaraz wyłączą. Co mi panie dasz, bajmu? Dam telefon jest. Podszedłem, wpisałem. Normalnie gra. Bajm. Co mi panie dasz? Piękna muzyka, to jest dobra. No, bajm, super. No, dobra muzyka. Bardzo, bardzo dobry kawałek. No to teraz niech mężczyzn posłuchają troszeczkę polskiej muzyki. A dlaczego nie? Dobra muzyka jest. Mogłem dać coś głupiego. I poszło. I jest powrót do domu. Z czym się wiąże powrót do domu? No w realiach naszych z dżunku to jest przygotowanie kąpieli, czyli leję wodę do... Ona ma taką... Zaraz kochani, zaraz, poczekaj, zaraz się włącz. Przygotowujemy kąpiel tutaj w łazience. Leje się woda. Dobrze. Ona tutaj robi kąpiel w takiej misce. To nie jest prysznic, po prostu ona musi usiąść sobie, wymoczyć pupkę i tak dalej. Także to jest, to wszystko jest przygotowane w ten sposób. Dlatego też gotuje się woda w czajniku, żeby tą wodę zagrzać, bo ona miała tam gorąco. Co dalej? Dalej, no, przygotowanie było wszystkich pudełek na śniadanie, na lunch, czyli to, co wszystko, to, co nie zjada, to do kurnikowa, a reszta umyta. No tak, no i tak powolutku po prostu zmierzamy do taki schyłek dnia po prostu, nasz codzienny. Pranie jest już prawie pełne, czyli będziemy mogli robić to pranto, ale to rano, nie ma sensu teraz na noc, bo na noc jest, jakby w nocy jest trochę wilgotno, to bez sensu jakby to wszystko wieszać, także to wszystko jutro w ciągu dnia. No i tyle, no i tak dotarliśmy do końca tego dzionka, kolejnego zresztą. Kochani, no i w ten sposób też dotarliśmy do końca odcinka. No, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że dotrwaliście do samego końca. Zapraszam was jutro na 7 rano czasu polskiego na kolejny odcinek, a dzisiaj życzę wam wspaniałego dnia. Pięknie wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczyska jutro. Ciałko. Nie pokazuję żony, bo ona już jest w gotowości do kąpieli. Cześć.